Moi drogi, jestem Valentina. Takže mi drazí, ja jestem Valentina. To jest mój synek Maxim. To je můj syn Maxim. Jesteśmy z Odessy, Ukraina. Jsme z Odessy, z Ukrainy. I kiedyś była... Może rozpocznę z tego, żeby otworzyli my 5. Mojżeszową, 8. rozdział i 2. werset. Takže začneme asi tím, že bychom si otevřeli 5. Mojžíšovou knihu. Bo bardzo lubię wszystko rozpoczynać ze Słowa Bożego. Velice ráda všech začínám Božím slovem. 8.2. 5. Mojžíšova 8.2. 5. kniha Mojžíšova, 8. kapitola a 2. verš. Tak, čítáme. A rozpomínat se budeš na všechnu cestu, kterou tě vedl Hospodin Bůh tvůj, již teď 40 let po poušti, aby tě ponížil a zkusil tě. Aby známe bylo, co je ve tvém srdci. Budeš-li ostříhat přikázání jeho, nebo ne? Pán Bůh mluví, že by my trzymali v paměti to, co on dokonal v našem životě. Pán Bůh říká, abychom si pamatovali na to, abychom měli ve své paměti to, co on pro nás udělal v našich životech. On mluví, že by my pamětali drogu, kterou on nás provádil. On říká, abychom si pamatovali tu cestu, kterou on nás vedl. A on chce, že by my jeho cudovně... Dzieło przypominali. On chce, abychom si připomínali jeho úžasné dílo. On chce, żeby my připomínali, že on stvořil to všechno i dzisiaj on także tvoří. A on chce, abychom si připomínali, že on to dílo všechno stvořil a že i dnes tvoří. I já zawsze v těch doświadczeniach chcę, żeby my zobaczyli, že dzisiaj Pán žije. Já bych chtěla, abychom v těch zkušenostech dnes viděli, že Pán Bůh žije. Pán Bůh kocha, Pán Bůh miluje i Pán Bůh działa. A Pán Bůh působí. Pracuje. I zawsze te doświadczenia mówią nam, że on żyje, kocha i działa. A te zkušenosti nam vždycky říkají, że Pán Bůh žije, Pán Bůh miluje a také působí a koná. Nie tylko wtedy, ale dzisiaj, tutaj i w tym czasie. Nie jen tehdy, ale také dneska, tady, w tejto dobie. I tak był 90, były 90 lata. Tak v 90. letech. Všichni my pamatujeme, že to byly dobré časy komunistické. Všichni si pamatujeme, že to byly takové dobré komunistické časy. Nevím, jak u vás v Čechách, ale u nás na Ukrajině, ta oproč Lvova, to bylo všechno zničené, kostely, religie. I kdo je tu z Ukrajiny? Kdo kedyž... tady někdo z Ukrajiny? V krajním razie Ukrajina v ostatní léta byla celkovitě ateistickým krajem. A kdysi byla Ukrajina úplně ateistickým krajem a kostely a církve byly zneuctěny v té době. I nic divného, že já byla ateistka. A není nic divného na tom, že i já jsem byla ateistkou. Všude v škole, v institutě měla piątku po ateismu. Ve školách všude a na institucích to byl takový ateistický duch. Boha nemá? Není, neexistuje Bůh. Všechno to bajka. Všechno je to pohádka. I dlatego, kiedy pierwszy raz usłyszała o Bogu, a tak, gdy jsem poprvé usłyszała o Bogu, to myślała, no jest bajka różnie, no to kolejna bajka. Tak jsem si říkala, no je mnoho pohádek, tak to je taková další pohádka. Nigdy nie chodila do kościoła, do prawosławnego, czy do jakiegokolwiek. Nigdy jsem nechodila do kostela ani do prawosławnego. W moim domu nigdy nie było też mówiono o Bogu. Doma se taky nemluvilo o Bogu. V těch trudných časech, kdy utisk byl na religii, to rodiče už celkovitě pozastavili ten témat i o Bogu vůbec nebylo rozmluvy v domu. A když byla doba, že byli utlačovaní ti, kteří nějakým způsobem věřili v Boha nebo byli náboženští, tak u nás doma se radši o tom vůbec nemluvilo, aby nebyly problémy. Všichni báli se mluvit o tom, že by nebylo horší. Všichni se o tom báli mluvit, aby to ještě nebylo horší. I kdy vyšla za muž. A když jsem se vdala. I má v rodice můj synek. A narodil se mi můj syn. To byly taky trudnosti byly, že první raz zavolala do Pana Boha. Tak jsem v té době prožívala takové těžkosti, že jsem poprvé v životě volala k Bohu. I jednego razu, a jednou, kiedy byłam doma, když jsem byla doma, mój mąż marynarz i był na Kamczatce. A mój mąż je námořník a byl na Kamczatce. W moim domu coś stalo się dziwnego. U mnie doma se stalo něco zvláštního, něco divného. Stala mieszkać jakaś osoba, która była niewidoczna. Przyszła k nam do was? U moim domu stala mieszkać osoba niewidzialna. Aha, u nás doma bydlela nějaká neviditelná bytost nebo nějaká osoba neviditelná. On zawsze byl ze mnou.
Byl vždycky vedle mě. Časami odkryval v sebe, pokazoval, jaký on je. Někdy ukazoval, kým on je. Ale zawsze mi towarzyszył w domu, w drodze, gdziekolwiek. On był obok mnie. Ale vždycky byl se mnou, byl vedle mě, dělal mi společnost. To bylo v pekelných 3 miesiące. A to trvalo 3 měsíce. On nedával mi spát. Nedával mi spát. Nedával žít. Nemohla jsem v klidu žít. Ciągle chodila v strachu. Pořád jsem se bála. I vreště došla do takého stanu, že odvezla svoje děcko do mojej mamy. A pak už to došlo do takového stavu, že jsem odvezla svého syna ke své mamince. Bo věděla, že v každé chvíli ze mnou může což vydařit se. Protože jsem věděla, že každém okamžiku se mi něco může stát. A Max byl ještě maněnký i bála se, že jeżeli ze mnou což vydaří se, to on neporadí sobě, nepotrafí. A Max byl ještě malý chlapec a věděla jsem, že když se mi něco stane, tak on si neporadí. I zavezla Maxa do své mamy, vrátila. Tak jsem Maxe zavezla ke své mamince, vrátila jsem se. I byla tak zmenšená od toho nespání, že ten, který byl v mém domu, nedával spát přes 3 měsíce, to tak odbilo se na mojem zdraví. Byla jsem tak velice moc unavená, protože ta osoba, která mi dělala společnost, mi nedala spát během posledních 3 měsíců a byla jsem už vyčerpaná. A rozumíte, že ateistka? A ještě k tomu víte, že jsem byla ateistka. Takže Boha nemá, šatana nemá. Nevěřila jsem, že Bůh existuje, ani že existuje Satan. A což děje se v mojím životě? A něco se v mém životě děje. To všechno bylo příčinou toho, že jednego poranku, to byla sobota. A to vše bylo příčinou toho, že jednoho sobotního rána já vyšla na přestánek. Jsem šla na zastávku. Po kolejné noci, kterou nepřespala. Zase jsem za sebou měla noc, kterou jsem neprospala. I byla v tak těžkém stáně. A byla jsem v tak špatném stavu. Že myslela, jeżeli by ne děcko, to v ogóle nevarto žít dále. Že jsem si říkala, že kdybych neměla dítě, tak nemá smysl vůbec dál žít. I v tom čase podešla do mě jedna koběta. A v té době ke mně přišla jedna žena. Která byla v věku tak mojej mamy. Která byla ve věku mé maminky. Která byla bardzo podobná do mojej mamy. A velice se podobala mé mamince. I ona podešla do mě a pověděla, curečko, co je s tobou? A ona ke mně přišla a řekla, dceruško, co se ti děje, co je s tebou? I já tylko chtěla jí rozpočet mluvit, bo bardzo tak teplo od něj bylo, že moje srdce otvořilo se na ně. A chtěla jsem mi to všechno povyprávět, protože jsem cítila z jejího srdce takové teplo, takže jsem se jí chtěla otevřít. Ale zobačila, že jde autobus. Ale už jsem viděla, že jede autobus. I ona též popatřila, že jde autobus i ona šybko stala mi ní mluvit. A když ona viděla, že už jede i autobus, tak už přestala se mnou mluvit. I z tego ja zrozumiała, że ja nawet wtedy, w ten moment nie zauważyła, że ona wie o moim problemie. A ani sam wtedy nie uświadomiła, że ona zna ten mój problem, ona o nim wie. Bo ona mi od razu rozpoczęła dawać rady. Protože ona hned od začátku mi zaczęła radzić. Ona powiedziała mi, że ja mogę znajdę bezpieczeństwo u Panu Bogu. Rzekła mi, że mogę znajdę bezpieczeństwo u Boga. Že dá mi spokojný sen Pan Bůh, že Pan Bůh ochránit mě může. Že mě může ochránit, že mi může dát klidný sen. I pomoc mi já mohu znalazit tylko u Panu Bohu. A že můžu najít pomoc jedině u Boha. I ona mi povedala, už autobus podchodil, ona mi povedala, že já povinna zvrátit se do Pana Boha v jméně Jezusa Kristusa i v jméně jeho přiliané krvi. A když už autobus přijížděl, tak mi říkala, že bych se měla obrátit k Bohu ve jménu Pana Ježíše Krista. I já všedla do autobusa i chtěla jí poděkovat, ale zobačila, že nemá i pojechala sobě. A já jsem ještě chtěla poděkovat za to, co mi řekla, ale už jsem vstoupila do autobusu a už jsme se rozešli. I večerem, kdy já vrátila do domu o 10. večera. A když jsem se večer vrátila domů kolem 10. hodiny. Přišla do domu i odrazu ten ktoś stav tak mocno dělat, že já musela prostě vpadla na koleni okolo svého lůžka i stala volat do Pana Boga i prosit, že by dal mi sen i ta slova v jméně Jezusa Kristusa
vymění přeliané krvi. A když jsem přišla teda domů, tak jsem cítila, že ta bytost působí mnohem silněji než kdy předtím, takže mi nezbývalo nic jiného, abych uklekla, pomodlila se, volala Pána Boha a prosila ho o ochranu, aby mi pomohl, abych mohla spát v noci. Modlila se ještě okolo 40 minut. Modlila jsem se asi 40 minut. I ne, 40. I navíc nevím, jak já zasnela. Ani nevím, jakým způsobem jsem usnula. Ale na druhý den to byla neděle. Ale další den to už byla neděle. Budila se o 12. Jsem se probudila ve 12 hodin. Byla celkovitě vyspaná. Byla jsem vyspaná. I tak se by odrazu otevřela oči, pomyšlela, ile času já spala, rok? A když jsem otevřela oči, tak jsem si říkala, jak dlouho jsem spala, rok? I zauvažila, že v mojem mieszkaniu nikoho nemá. A všimla jsem si, že v mém bytě nikdo není. Já vyšla na balkon. Šla jsem na balkon. I zobaczyła niebo, którego nigdy wcześniej nie widziała. A viděla jsem nebe, které jsem předtím dřív neviděla. Takové. Květy zobaczyła na. Také bylo. Ptášky. Najednou jsem viděla květiny. Celý svět vyglądal inaczej. Ptáky. Celý svět najednou vypadal úplně jinak. A v mojem srdci byla taká radost. A v mém srdci byla najednou taková radost. Taká vděčnost. Taková vděčnost. Já patřila na nebo. Dívala jsem se do nebe. Já mluvila, Pane Bože, ty jesteš. A říkala jsem si, Pane Bože, ty opravdu jsi. Ježeli bym v té chvíli, já mala možlivost, že by u mě bylo skřidla. Kdybych v tom okamžiku měla příležitost, že bych měla to odrazu by pošla do samého Boha. Tak bych letěla až k samotnému Bohu. Ale vrátila do svého pokoju. Ale vrátila jsem se do svého pokoje. I odčula v obok sebe osobu, která byla nesamovitě naplněna milostí. A cítila jsem vedle sebe osobu, která byla neskutečným způsobem naplněna láskou. Rozumíte, jeżeli tyle času byl v obecnosti sil zla, když člověk je tak dlouhou dobu v přítomnosti sil zla, to je už Pán což takého daje rozrůžňání tego, co děje se okolo tebe. Tak Pán Bůh nějakým způsobem dává tu schopnost, že člověk rozliší, rozpozná to, co se kolem něho děje. Já zrozuměla, že teraz je tutaj, v tom pokoju, ten, který uvolnil mě od těch sil zla. A já jsem cítila, že vedle mě a v této místnosti je někdo, kdo mě vysvobodil z temnot, z těch sil temnot. I mluví, že já tančila kedyš od takého. S tátem rozpočínala tančit. A potom už tančila profesionálně. Já jsem kdysi tancovala, nejdřív, když jsem byla malinká. Různé tance. A pak už profesionálně. Šególně lubila vals, tango. Zvlášť jsem měla ráda vals, tango. I kdy taká chvála milosti pošla do mojego srdce. A když mé srdce zaplavila taková vlna radosti a lásky. To já zamknela oči. Tak jsem zavřela oči. I tak, jak když je můžeme povědět na věry. A vzala tego partnera, který viděla, že je to obok. A dnes můžeme říct, že jsem to tak vzala vírou, chopila se toho partnera, který byl vedle. Bo víte, kdy cvičíš v tancech, to povinen sám stančit bez partnera, tak jak s partnerem, tak? Protože když cvičíte tanec, tak musíte umět tančit sám, tak jako i když bez toho partnera, když ho nemáte. Takže nebylo problému stančit s Jezusem. Takže pro mě nebyl problém tančit s Ježíšem. Přes věru. Vírou. I kiedy ja poszła takie mieszkanie, u nas takie pokój u mnie był taki długi. A myśmy mieli taką długą miejscowość. I ja cały pokój z Panem Bogiem. Pani, Ty kochasz mnie. Tak krąg, drugi krąg. Pani, ja Tobie potrzebna. A tak następny krąg. I tak cały swój pokój obeszła w tance z Jezusem. A całą tą miejscowość sam protańczyła z Jezusem. Pani, ja Tobie potrzebna. Pani, Ty mocniejszy. Pani, Ty jesteś silniejszy, Ty jesteś mocniejszy. Ja sam to tak śpiewała od serca. To była pieśń, której końca nie było. Wielbienie, dziękczynienie. Chwaliła sam Pana Boga, dziękowała sam Mu, a nie było końca. I kiedy doszła do tego miejsca, gdzie wczoraj tam stojala, klęczyła na kolanach i płakała i prosiła, żeby Pan dał mi ten sen. A gdy jsem przyszła k miejscu, gdzie jsem wczoraj klęczyła a volala k Bohu a prosila ho, aby mi uswobodil, abych mohla spát. Padla na kolani i już łzy radości leciały z moich oczy. Tak se znowu poklekla a z mých očí vytryskly slzy radosti. I dziękowała, Panie Boże, jestem wolna. A dziękowała jsem Bohu a říkala jsem, Pane Bože, já jsem svobodná. I z tego momentu. A od toho okamžiku dla mnie najstraszniejsze było pozostać bez Pana. By pro mnie było najgorsze zostać bez Pana. Kiedy ja otwierała oczy rano, gdy jsem ráno otwierała oczy, to od razu, Panie, Ty tutaj?
Tak o, hned jsem chtěla vědět, jestli Pán Bůh se mnou. Kiedy večerom šla spát, a když jsem večer šla spát, to tak na lůžku na svojím dali jim mluvit, Jezu, prosím, že by to tu všechno celkově. Tak jsem se posunula na své posteli a říkala jsem, Pane Ježíši, prosím, sedni si tady vedle mě. Když vychodila z domu, to otvírala dveře, mluvila, Jezu, prosím, ze mnou. A když jsem odcházela z domu, tak jsem otevřela dveře a řekla jsem, Pane Ježíši, prosím, pojď se mnou. Když chodila do sklepu, též mluvila, zavše otvírala dveře, mluvila, Jezu, prosím, ze mnou. Když jsem šla do obchodu, tak jsem otvírala dveře a říkala jsem, Pane Ježíši, prosím, pojď se mnou. Do autobusa, z autobusa, z mieszkania, u mieszkania. Z autobusa, do bytu. Mě Pán Bůh stal mojím dechem. Pro mě se Pán Ježíš stal mým dechem. V noci, kdy budila se i viděla, že jestem bezpečná, a mám noci... pokoj v srdci, mám pusté mieszkanie. A v noci, když jsem se v noci probouzela, tak jsem měla pokoj v srdci, když ten byt byl prázdný. I strašně bála se zgřešit. A strašně jsem se bála zhřešit. To mě dla mě byla taková ochrana. Jeżeli tam jakaś pokusa přichodila, to já tylko pomyslela, oj, ne, já ztrácím Pana. A vždycky, když přicházelo nějaké pokušení, tak jsem říkala, ne, protože jinak ztratím Pána. Nechtěla nic jsem nechtěla z toho, co ještě nerozuměla, co také hřech, bo ještě Biblii nečetala, já nic nevěděla. Já jsem nevěděla pořádně, co to znamená říct, protože jsem nečetla Biblii, nevěděla jsem. Intuitivně čula, co je dobré, co je zlé. Ale intuici jsem cítila, co je správné a co je špatné. I tak v těch modlitvách od rána do večera, od večera do rána trvala přes jakýchsi půl roku. A tak asi půl roku jsem se stále modlila od rána do večera, od večera do rána, neustále. Víte, nic neviděla o Pánu, nic nečetala o Pánu, nic neslyšela o Pánu. Víte, nic jsem nevěděla o Pánu. Ale znala jeho praktičně, namacalně viděla, že on je i on nejlepší, nejkochanější i nejmocnější. Nic jsem o něm nečetla, nic jsem o něm neslyšela, nevěděla, ale věděla jsem jenom to, že je nejúžasnější, nejlaskavější. Já s mojím Pánem Bogem tak chodila. Takhle jsem chodila s Pánem Bogem. Všende. Všude. I żeby tylko on mě neopustil. A jenom, aby mě neopustil. A to je nesamovité, kdy tvoje srdce chvita Pána Boga, kdy tak mocno trzyma się Pána Boga, že navíc čuješ, že v jakýs moment, kdy jakby on chce tebe opustit, to ty ještě mocnější ho chvitaš. Je to úžasný pocit, když se pořád držíte Pána Boha, pořád jste s ním za ruku a jakmile cítíte, že vás třeba ta ruka opouští, protože nějakým způsobem člověk něco nedělá dobře, tak se snažíte všechno možné udělat pro to, aby ta ruka vás znovu uchopila mocně. Díky těm modlitvám Pán má možnost provádět mě šibko. A díky těmto modlitbám má Pán Bůh možnost mě rychle vést. Nagle dal mi pragnienie Biblii. Kiedy wychodziła do Odessy na ulicę, tam wszędzie sprzedawali Biblię, bo to już był 91 rok. A Pan Bóg mi dał do serca tohu, abych četla Biblię, protože w Odessie w tej dobie, w 91 roce, prodávali Biblię. Patrzyła na Biblię jeden raz, drugi raz. Tak jsem se dívala na tu Biblii. Bardzo drogie. Bardzo drogie ty pierwsze Biblie były. Ty první Bible byly velmi velmi drahé. Ale jednego razu, kiedy podeszła do tych Biblii, ale takie pragnienie mala. Když jsem podešla, no, přišla k těm Biblím, tak jsem měla v srdci takovou touhu, že ona kostovala tyle, ile já mala v ogóle na celý měsíc. A ona stala tolik peněz, kolik já jsem měla na celý měsíc. Nemala sil už sobě odmluvit, koupila Bibliu taká duža. Já už jsem neměla sílu si to nějak odříct, tak jsem si tu Bibli koupila. S takým křížem. Velkou, s takovým křížem. Chvíčila, pozastavila všechny zprávy svoje i běgom do domu. Chytila jsem tu Bibli, nechala jsem všechny záležitosti běžet a šla jsem domů. Těšila se strašně, bardzo, bardzo těšila se, že už mám Bibliu. Velice jsem se radovala z toho, že už mám svou Bibli. Postavila ji na půlku. A dala jsem ji na polici. Uvolnila od všech jiných knížek. Udělala jsem jí místo pod všechny ostatní knížky jsem dala pryč. Ale bala se otvořit. Ale bala jsem se tu Bibli otevřít. Dlatego, že u nás mluvili, kdo čete Bibliu, ten tráče rozum. Protože ona se říkalo, že kdo čte Bibli, tak šílí, tak tráčí rozum. Bardzo cenila rozum i dlatego bála se otvořit, bo tak nás učili od dětinstva. Já jsem si vážila svého rozumu, takže jsem si bála otevřít Bibli, protože nás tohle to učili od dětství. Ale jednego razu nemohla už vytrzymat, vzala, chvítila tu Bibliu, otvořila i stala čítat. A jednou jsem už to nemohla vydržet, tak jsem vzala Bibli, otevřela a začala ji číst. I víte, mojím naučitelem byl Duch Svatý. A víte, mým učitelem byl Duch Svatý. Bo kdy otevřela Bibliu i stala ji čítat, protože když jsem tu Bibli otevřela a začala číst, to všechno rozuměla. Tak jsem všemu rozuměla. Mezi strok čítala. Mezi strok. Je taká... Mezi řádky. Tak, tak. Četla jsem ji mezi řádky. Já pamatuju, jak už přišla do adventistů. A pamatuju si, když jsem přišla do adventistů. Oni pytali mě, kde to já učila, kdo mi to mluvil.
A tak se mě ptali, kdo mě vyučoval, kde jsem se to všechno Bo já jim tlumačila Bibliu. Já přišla do nich i učila jich, jak, no, jak což tam, například studujeme sobotní lekci, či což, omawiamy ten temat i nagle ja rozpoczynam mówić, one patrzą na mnie i myślą, i mówią, skąd ty wiesz to? Protože já jsem jim začala tu Biblii vysvětlovat, já jsem jim začala říkat, jak to je, a oni se divili a říkali si, odkud to všechno víš? Já mluvím, no tam, že napisane. No, protože jsem říkala, tam je to napsané. Ale mluvit, ale ty mluvíš tego, čeho tam nemá napisane. Ale ty říkáš to, co tam napsané není. A mi vydávalo se, že já mluvím to, co tam napisane. Mně se zdalo, že říkám to, co tam je napsané. Tobto, jeżeli Pan Bóg daje Ducha Świętego, nawet dziecku, nawet starszym osobom, to Biblię można czytać tak, jak ty ji czytasz od 100 lat. Protože pokud Pán Bůh dává Ducha Svatého dítěti nebo dospělému člověku, tak člověk tu Bibli může číst, jakoby ji znal, nebo pořád čte a rozumí tomu. Když stala čítat Bibliu, to Pán Bůh stal kierovat mě do svojich dětí, do svojego kostela. A když jsem začala číst Bibli, tak Pán Bůh mě vedl ke svému lidu, ke své církvi. Powiem wam, że nie mam czasu opowiadać, to jest też szczególne doświadczenie, jak mnie przeprowadził do kościoła. A na to tej nie jest czas, ale jest to ужасna skuszeność, jak mnie Pan Bóg wedł ke swej cyrkwi. Była niesamowita walka. Była to nieskuteczny bój. Powiem wam, że ostatni taka walka była, kiedy ja już przyszła i trzeba było po schodach wejść do do sali. A poslední takový boj byl, když jsem přišla už do sboru a musela jsem po schodech jít do sboru. Víte, když šatan už vidí, že ty už vymykáš z jeho rąk całkowicie, to všechny síly překládá. A když šatan vidí, že už se mu nějakým způsobem vymykáš z rukou, tak se snaží vynaložit veškeré síly. I když já podešla do těch schodů, to nemala síl nogami podjąć nogi, żeby pójść po tych schodach. A gdy już się przybliżyła k tym schodom, tak się nie miała żadną siłę, abych po tych schodach mogła wystąpić na górę. Takie tony leżały na mnie, prosto takie tony na nogach, na rękach. I ja tak stała i nie mam sił prosto iść po tych schodach. Prostě jsem cítila, jakoby na mých rukou a na mých nohou bylo nějaké závaží, které mi bránilo, abych mohla vystoupit po těch schodech. A na górze stojal brat. A nahoře stál brat, který nemá v jedné noge. Který neměl na kuli, měl jenom jednu nohu. Tak na tím i kdy zobaczył, že já tam stojím i nejde. A když mě viděl, že tam stojím a nejdu nahoru, a zobaczył, že to nová osoba, a viděl, že je to nějaká nová osoba. I na té kuli zšel na dul, a tak po té berli se šel dolů, po té berli. Vzal mě za ránku, tak vyčerpnul mě ránku, natáhl ruku i tak mě poprovadil. A vzal mě za ruku a táhl mě nahoru. Když vešla v dveří, tak stála v dveřích té kaplice. A když už jsem byla ve dveřích toho sálu, to všechno to zniklo v jedné chvíli. Ten těžar, to všechno. V jednom okamžiku ta tíha zmizela. I u mě bylo také v srdci. Doma. A když jsem tam vstoupila, tak jsem v srdci cítila, že jsem doma. Moje drogie, rozpočalo se za těmi dveřmi, rozpočalo se moje nové życie. A za těmi dveřmi začal můj nový život. V ciągu roku nic nemluvila, tylko sluchala. Během následujícího roku jsem nic neříkala, jenom jsem poslouchala. Malé děcko od 9 ráno do 20 večerem byla v sboru. Jako malé dítě jsem byla od 9 rána do 8 večera jsem byla ve sboru. Dlatego, že na 9 modlitevny, potom náboženstvo. Že v 9 začínalo modlitevní, pak byla pobožnost. Potom byla přerva. Pak byla přestávka. Kde byly různé klasy biblijní, pastor prováděl klasy. Kde probíhaly různé studium Bible, biblické třídy. Potom bylo večerné spotkání. Pak bylo večerní setkání. Potom bylo ještě dosvědčení a modlitvy. Pak byly zkušenosti, modlitby. I u mě Maxim byl na ręce, na jednej, tu torba dla niego, jedzenie, wszystko. Także na jednej ręce sam miała Maksima, a jeszcze sam miała taszku z jedlem pro niej. I tak my z nim cały rok chodzili do zboru. Tak sam z nim cały rok chodziła do zboru. Nic nie mówiła, tylko słuchała i plakała od szczęścia, że jestem tak wśród tych ludzi. Nic sam nie říkala, jenom sam posłuchała, plakała sam radości, protože sam była mezi i w tym roku przyjęła chrzest. A jeszcze w tym roku sam była pokrzciena. I to byl rok, kdy už rozpočínalo se vylání Ducha Svatého na Ukrajině. A to byl rok, kdy na Ukrajině už začal být vylíván Duch Svatý. Takže vkrutce rozpočaly se evangelizační programy. Takže během krátké doby se začaly dít různé evangelizační programy.
I ja już uczestniczyła jako pracownik Boży. A, już jsem se uczestniczyła jako biblijski pracownik. W modlitewnych spotkaniach, w tym, żeby zaprosić gości, w tym, żeby opiekować, zatroszczyć ludźmi. Takže měla jsem různé funkce, jako že jsem třeba zvala lidi, modlila jsem se za ty lidi, nějakým způsobem jsem je třeba mohla uhostit. Přes 60 let v Odesi byl jeden zbor 60 osob. A během 60 let byl v Oděse zbor, který měl 60 členů. Babči umírali, vnuky přichodili. Umírali babičky a rodili se vnuci. I to první rok 92. kiedy w jednym miesiącu powstał zbór 800 osób. A tak w roce 1992 to był właśnie pierwszy rok, gdy w tomto zboru było najednou 800 ludzi. 94 rok 1000 osób przyszło do zboru. A w roce 94 przyszło 1000 osób do zboru. To już drugi był zbór. I a potem to już zbór. Poszło i potem w Odesie 9 zborów. A pak już w Odesie, za niekolik lat było w Odesie 9 zborów. Do 2008 roku powstały te zbory. A te zbory znikali aż do roku 2008? Od razu Pan Bóg dał mi pragnienie służyć Panu Bogu. Pan Bóg mi na początku dał do serca touhu, abych mu jakimś sposobem służyła, a lidem. Rozpoczęło się z modlitewną taką służenie. Začalo to takovou modlitevní službou? Prosto, nevím, jako tak gromadily se okolo mě osoby, které měli jsme modlitevné služení, ono jakoś vyšlo spontánně samo sobou. Setkala jsem se s lidmi, kdy nám přišlo úplně přirozeně, že bychom mohli nějakým způsobem sloužit modlitevním způsobem. Bardzo dużo osób chcelo modlit se. Hodně lidí se chtělo modlit. I dla tego bylo modlitevné neděle, pondělek, vtorek, středa, čtvrtek, pátek, sobota. A tak jsme měli modlitevní neděli, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Každého dne v zboru bylo modlitevní. Každý den jsme ve zboru měli modlitevní chvíli. Každého týdne byly noci modlitevní. Každý týden jsme měli modlitevní noci. Každého týdne byly posty. Každý týden jsme měli posty. Pragnění a modlitvy byly tak mocné, tak mocné byly touhy po modlitbě, že v zásadě celé życie naše kręcilo se wokół modlitvy. Že celý náš život se točil jenom kolem modlitby. I déšť Ducha Svatého padal. A déšť Ducha Svatého padal. 91. rok přišla, poznala Pana Boha. V roce 1991 jsem poznala Pana Boha. V 93. roku byl uzdravený můj synek. V 93. roce byl můj syn uzdraven pomazáním. Uzdrowienie było w czasie namaszczenia na oczach moich i na oczach pastora. Biegiem pomazani na mich oczy był uzdrowen, bo nie pracował immunny system. Nie pracował mu immunny system. I lekarze mnie powiedzieli, że żeby przygotowała się do śmierci jego. A doktorzy mi rzekli, abych się przyprawiła na jego śmierć. I że już nie ma nawet czego odsyłać do Kijowa, bo i tak. Takie dzieci umierają, jeżeli 5 lat taka choroba, to w ciągu 5 lat umierają dzieci i mówię, że nie ma zbawienia dla nich. A doktorzy mi rzekli, że już ani nie ma do Kijowa posyłać, protože to jest taková nemoc, na którą dzieci biegiem 5 lat zemrzą. Także ona mnie proroczyła gdzieś 2-3 tygodnie. A tak ona mi tak stanowiła można 2-3 tygodnie pro mnie. I powiem tak, że w czasie namaszczenia, kiedy Max był uzdrowiony. A rzeknu jeno to, że biegiem pomazani, gdyż był Max uzdrowen. To potem ta profesor, która sama była jeszcze Żydówka i Judyjanka. To znaczy ta lekarka. Ta lekarka, mhm. Tak. Także ta doktorka, która mi to rzekała, ona sama była jeszcze jak Żydówką. To nawróciła się dlatego, że Max był uzdrowiony. Także ona była obracena dzięki temu, że Max był uzdrowen. Moi drogi, i w 95 roku ja wyszła już na służenie na nowe tereny. A w roku 95 jsem już szła do służby na nowy teren. I od 95 roku, ile mamy? 15 minut, tak? Od 95 roku stała pracować na nowych terenach. Także od 95 roku jsem zaczęła pracować na nowych terenach. Powołanie trwało 2,5 roku, kiedy Pan do mojego serca pukał. To powołanie, gdy właśnie Pan Bóg klepał na moje serce, trwało 2,5 roku. I tak bała się tego. A bała jsem się tego. Ale potem przyszedł, tak już taka moc Boża była, że nie mogła już
odciągać i powiedziała: Panie Boże, wszystko co chcesz będę robić. Ale pak już na mnie przyszła taková boží moc, že už jsem nemohla odolat a řekla jsem: Pane Bože, budu dělat všechno, co mě žádáš. V tom čase, kdy ještě byla v Odese do tego 95. roku, Pan dal dar modlitvy i víry. A do toho 95. roku v Odese dal Pán Bůh nám dar takové víry a modlitby. I dzięki temu daru zbliżyła się jeszcze więcej z Panem Bogiem. A dzięki temu to daru sam się zbliżyła z Bogiem jeszcze więcej. Bo to było takie, wiecie, wszystko prosisz u Pana, Pan na wszystko odpowiada. To było takowe zwykle, ponieważ o cokolwiek żądasz od Boga, tak Pan Bóg na wszystko odpowiada. I osoby ze zboru widzieli o tym. A ludzie ze zboru takie to widzieli, I jak ktoś miał jakiś problem. A gdyż miał niekto jakiś problem. To szli do mnie. Tak przyszli ke mnie. Modliliśmy się, ja o tym nie wiedziała. Ale oni wierzyli, że jak oni pomodlią się ze mną, to Pan im da odpowiedź. Ja jsem to nevěděla, oni věřili v to, že když se se mnou pomodlí, tak Pán Bůh jim dá odpověď. No i tak bylo. Já potom už dověděla se později, že jeden brat mi pověděl, že máš dar víry i modlitvy. Já mluvím, skąd ty věš? A on mluví, no všichni víme, že máš dar víry i modlitvy. No a tak tomu opravdu bylo, protože potom jeden brat řekl, no a my víme, že ty máš dar víry a modlitby. A já říkám, a podle čeho, jak to víte? No my to všichni vidíme, vidíme to a víme to. V krajním razie, kdy Pán vyprovadil mě na nový terén, na nové terény. Když mě Pán Bůh vedl do nových oblastí, to dosvědčení velkého boju v mém životě už mělo. Takže už jsem měla zkušenost velkého boje ve svém životě. Bo, že by zrozuměli, že nové terény to je front, to je první linie. Víte, nějaký nový terén, to je vlastně být v první linii. Jdeš na nový terén, jeżeli nie ma zboru ještě. A ty jdeš, když jdeš na nějaký nový terén, to není ještě zbor? Jeżeli nie ma ještě okřtěných osob. Nejsou tam pokřtění lidé? Adventistů. Adventisté? To je to terén šatana, tak mi bylo pokazáno přes Pana Boga. Tak to je satanův terén, tak mi to Pán Bůh ukázal. Jeżeli jdeš na nový terén, to jdeš prosto na tu první linii, kde spotykáš se s silami, které to vojsko stojí šatanské i ty povinen přejít i ty powinien, Pan Bóg tebe powinien tak poprowadzić, żeby wejść przez te linie i jeszcze uwolnić, żeby Pan uwolnił ludzi od tych sił, jeszcze zdobył ludzi dla siebie. A gdyś jdete do nowego pole, do nowego terenu, kde vlastně nikdo není věřící, tak je tam, setkáte se s satanem a čelíte s ním v první linii, protože on staví všechen odpor proti tomu, aby ti lidé nemohli uvěřit, takže vlastně je to opravdu ten největší boj. Nejhorší v těch prvních letech bylo to s Maxem. A nejhorší boj v prvních letech byl právě boj s Maxem. Bo šatan zawsze robi v jednej ten, no on rozpočíná v jedno, neudalo se, druhý atak neudalo se, třetí neudalo se i osmý atak zawsze byl na děcko. A protože Satan zkoušel útočit různými způsoby, a když se mu nepodařil první útok, druhý, třetí, čtvrtý, no a tak potom ten další, ten osmý, ten byl na syna, na Maxa. Jeżeli viděla, že už je atak na Maxa, to viděla, že to už konec, i jak bude zvítězstvo, to už Pán rozpočne pracovat na tom. A já jsem viděla, že pokud působí na Maxe, že to už je ten jeho poslední útok a že pokud nad tím zvítězíme, tak už Pán Bůh začne velmi působit. Víte, Satan ví, že nejbolestnější dla matky to je děcko. A Satan ví, že nejbolestivější záležitost pro matku je její dítě. Dlatego liczył, že opuści ten terén, jeżeli będzie atakować mocno dziecko, to ja nie wytrzymam i opuści ten. Proto on počítal s tím, že když nějakým způsobem zaútočí na mé dítě, tak já to pole opustím a nechám to a půjdu za synem. I dlatego trzeba było szczególnie padać i volać u Pana Boga i dzień, i dwa, i żeby Pan uvolnil dziecko i ochronit děcko, že by mohla už rozpočít práce. A bylo zvlášť třeba se modlit jeden i dva dny pro to, aby Pán Bůh mohl osvobodit to dítě, abych mohla už pro Pána Boha začít pracovat. Povím vám skrutě, že za 8 let udalo se Pánu Bohu založit 7 zborů. A řeknu vám, že během 8 let se Pánu Bohu podařilo založit 7 zborů. I pracovala na jednom teréně přes rok. A na jedné oblasti jsem pracovala víc jak rok. Przyjeżdżaliśmy, 3 miesiące były przygotowania terenu i siebie, modlitewne przygotowanie. Biegiem 3 miesięcy myśmy się przygotowywali duchownie my i modliliśmy się za tą oblast. 3 miesiące poszukiwania ludzi, pierwszy kontakt. 3 miesiące myśmy szukali ludzi, pierwsze kontakty. 3 miesiące przygotowania do chrztu. 3 miesiące dalsze były przyprawy na chrzest. I 9 miesięcy na terenie to już był zbór. A za 9 měsíců působení v této oblasti už vznikl sbor.
I ostatnie 3 miesiące do końca roku to było przygotowanie zboru do różnej, żeby i kazania mówili, i lekcje prowadzili, misjonowali, modlili się, śpiewali, wszystkie dary, żeby działały. A během tych dalszych 3 miesięcy się przyprawowało členy toho zboru, aby mogli jakimś sposobem dalej żyć Ewangelium, to znaczy, aby mogli kazać, aby mogli wyuczować, śpiewać. Pastora zapraszała tylko na chrzest, na wieczerze i na to, i potem przewodniczącemu dzwoniła, żeby dał pastora na ten teren. A kazatele jsme zvali na ke křtu, když byla památka večeře páně, a pak jsme prosili, aby sdružení nějakým způsobem přivedlo kazatele do toho sboru, který i kiedy pastor przyjeżdżał na to miejsce, na ten teren, to ja wyjeżdżała na nowy. A gdyż przyjeżdżał kazatel do tego terenu, do tej nowej oblasti, tak ja sam odjeżdżała zase do innej nieopracowanej oblasti. W 93 i w 96 roku pan mi dał sny w tym czasie, które dotyczyły mojej przyszłości, mojego służenia. A w 93 a w 96 roce mi Pan Bóg dał sny, które się týkali budoucnosti a mé budoucí práce pro Pána Boha, kde mám působit. I ja vám powiem, že všechno, co Pan pokazał, to bylo pokazano do 12 roku. A to všechno, co Pan Bóg ukázal do 2012. Tak. Mi vlastně bylo ukázáno do, co se mělo stát do roku 2012. Dalej nic Pan nie pokazał i na dany moment też nie wiem, co dalej będzie, chociaż troszeczkę jest tam jakaś wizja, ale... Dal już mi Pan Bóg nie ukazał, także dal już nie wiem, sice niejaka wizja jest, ale... I było pokazano, że 8 lat będzie pracować na Ukrainie. A było mi ukazano, że 8 lat mam pracować na Ukrainie. Potem będzie krótka przerwa. Pak będzie krótka przystawka. I potem będzie 8 lat w Polsce. A pak będzie 8 lat... pracować, będę pracować w Polsku 8 lat. Nie było pokazane, że to nie było powiedziane słowem, że to Polska, ale było pokazana mapa Ukraina i że można było, jak kiedy mapę wzięła, to zorientować się można było, co to za kraj. Nie było mi to ukazane słowem Polska, ale widziała sam mapę a poznała sam, że to jest Polsko, że to była Ukraina, a wedle prostě sam podle twaru poznała, że się jedna o Polsku. Bo przed tym, jak wyjechała do Polski, to Rumuny zapraszali do misyjnej szkoły. Protože než jsem jela do Polska, tak mě v Rumunsku mě v rumunskou školu, že by pracovala v škole misijní, že by postavila na nohy misi. Abych tam pracovala v té misijní škole a abych nějakým způsobem, aby se to tam postavilo na nohy. I kiedy položila mapu, już zgodzilась, powiedziała dobrze, już dokumenty, już była u przewodniczącego kościoła, wszystkie dokumenty były, jechała w pociągu, przypomniała sobie ten sen, wzięła mapu i zobaczyła, że Rumunia nie może być. A gdyż już jsem była przyprawiona, że pojedu do toho Rumunska, już jsem miała przed sobą mapę, już jsem miała wyřízené všechny záležitosti, všechny dokumenty, już jsem dokonce seděla ve vlaku, już jsem tam jela, ale najednou jsem si uvědomila, vzpomněla jsem si na ten sen, že nemůžu jít do Rumunska. I stala modlit se. A tak jsem se začala modlit. I jeżeli chociaż coś robila w stronę Rumunii, pojechala tam, zobaczyła, dokumenty jakoś robiła i tak dalej, to odnośnie Polski nic sama nie robiła. Wszystko Pan załatwił sam. A co się týče Rumunska, tak tam jsem si všechny záležitosti zařídila, všechny papíry, dokumenty, ale co se týče Polska, tak jsem neudělala nic pro to, všechno to zařídil Pán Bůh. I přijechala do Polski, ja vám powiem dávid, nie dlatego, żeby tam misionować czy coś. A když jsem přijela do Polska a ne za tím účelem, abych tam nějakým způsobem misijně pracovala. Tak, a přivezla Maxima do školy v Podkově. A přivezla jsem tam Maxima do školy v Podkově Lešné. Misijní školy. Do školy teologiční. Teologická škola, teologický seminář. I kiedy přijechala s ním do té školy, to v ciągu tego pierwszego miesiąca, pierwszych dwóch miesiąców, rozejrzała się i zrozumiała, że nie dlatego pan przeprowadził do Polski nas. Nie dlatego. Nie dlatego, nie dla Maxima. A kiedy już... Když už jsem se tam tak rozhlížela a už jsem tam byla měsíc, tak jsem si během dvou měsíců jsem najednou zjistila, že Pán Bůh mě tam nevolal proto, abych dala Maxima, abych ho zapsala na teologický seminář. I Maxim vrátil do Odesy. Maxim se vrátil do Odesy. A já byla zaprošena do práce ve Vschodní diecezi. A mě pozvali, abych pracovala ve východní... Vschodní diecezi. No, východní... Na východním združení. V Polsce, tak. Polsku. Povím, že na Ukrajině pracovala za svoje finance,
Na Ukrainie jsem pracovala za své peníze. Byla jako volontáriusz misijny. Pracovala jsem jako misijní dobrovolník. Ale finance bala się brać w kościele. Ale bala jsem se nějakým způsobem brát finance z církve. Bo myślała tak, jadę na nowy teren, czy uda się coś, czy nie uda się. Tak nie mogła tego przyjąć. A tak jsem se bála, protože jsem nevěděla, když jdu na nový terén, jestli se to podaří nebo nepodaří, tak jsem se bála přijmout peníze. A tak můj čas, moje finance, moje síly, moje dary, všechno mohla volno sobě čutit. A tak jsem si mohla se svými dary, s časem, s financemi, se vším, jsem mohla zacházet. Wyjeżdżała na nowy teren, czy uda się, czy nie uda się, to nikomu niczego nie będzie winna, tak? A když jsem jela na ten nový teren, tak jsem se nebala toho, že když se na něco podaří nebo nepodaří, tak nebudu nikomu nic dlužit. Dlatego byla prowadzona na Ukrainie przez Pana Boga. A tak to jsem byla vedena na Ukrajině Pánem Bohem. Pan dával sny, vidzenia, Pan Bóg mi dával sny, vidění. Vedel mě, ukazoval mi, kde pracovat, co mám robiť, kde mám pracovat, co, kde mám dělat. I spolupracovala s mojimi bratřmi, s Decezím, s Okrengem, s pastorami. A tak jsem spolupracovala s kazateli, se združením, s Unií. V takým způsobem, že mluvila, bratře, já jde tam i tam, či daješ blahoslovenstvo. A tak dělala jsem to takovým způsobem, že jsem zavolala tomu bratrovi a řekla jsem mu, bratře, jedu tam a tam, můžeš mi v tom požehnat? On mluví, no zvyčajně, Valentina, nech ti pán blagoslaví. A samozřejmě, já ti pán Bůh žehná. I tak my spolupracovali, zvonila, mluvila, víte, už křest, třeba, že by ktoś přijel, dal křest. Takovým způsobem jsem pracovala, řekla jsem, víte, už tady bude křest, bylo by dobře, kdyby někdo přijel a pokřtil toho člověka. Štíšla spolupráce byla, to navíc, já nemluvím, že já jakoś. Я була цілковіте в костелі, серцем, мислями, діланням, тільки фінансово була сама на собі. Takže mezi námi byla úzká spolupráce, jak po stránce komunikační, po stránce, po všech stránkách, kromě finanční stránky. I když přijela do Polsky, to teď pracovala první dva léta za svoje finance. Takže když jsem přijela do Polska, tak jsem taky první dva roky pracovala ze svých financí. Bo bála se tež, že nevědomo, jak, či což uda se, či což neuda se. Protože jsem se znovu bála, kdyby se náhodou něco nepodařilo, nebo jestli se něco podaří. I vám povím, že děkuji Pana Boga za jeho provedení. A můžu vám říct, že opravdu Bohu děkuji za jeho vedení. Jeżeli na Ukrajině pracovala na nových terénech, to v Polsce pan povolal do toho, żeby pracować nad młodzieżą, głównym czynem. I inne osoby, też starsze osoby do grupy misyjnej należą, ale głównym czynem to młodzież. A Pan Bóg mnie w Polsku wedl tak, że jsem mogła najwięcej pracować z młodzieży i pro młodzież, samozřejmě i pro dospiele, ale najwięcej młode ludzi. No i tak rozumiem, że do 12 roku pracowała wyłącznie tylko w Polsce. A tak tomu rozumiem, że do roku 2012 pracowała jenom w a pro Polsko. A już w 12 roku dołączyły się Niemcy. A w roku 2012 przypojiło i Niemiecko. Także tam Litwa też nas zaprasza. Zwie nas i na Litwie. Teraz Estonia. Estonsko. Dzisiaj pierwszy raz w waszym kraju. Dneska jsem poprvé u was, w Česku. Myślę, że jeszcze będziemy opowiadać jeden drugiemu o tych doświadczeniach. Myślę, że jeszcze nawzajem si będziemy wyprawiać różne skuszeności. Jestem otwarta dla was wszystkich. Jestem otevřená všem. Kocham was całym sercem. Miluję was całego serca. Jesteśmy dziećmi jednego Boga. Jsme dziećmi jednego Boga. I teraz chciałabym, żeby na to miejsce przyszedł Błażej. Bych chciała, by przyszedł tady Błażej. Żeby on nam też mógł powiedzieć Słowo Boże, które zawsze moje serce pragnę, żeby nawet jeżeli to krótkie słowo, ale żeby to było poselstwo od Boga na dany czas. A chciałabym, aby tady zaznělo Boží slovo, a i když třeba bude jenom to krátké, ale aby tady to Boží poselství zaznělo. A Błażej jest liderem grupy, jednym z liderów grupy Trzech Aniołów. Błażej jest vedoucím jedné ze skupin, jedné z misijních skupin Tří Anděle. Teraz w Warszawie przygotowuje się do magisterka. Teď w Warszawie studiuje, przygotowuje się k magisterskému obhájení. Jeszcze nie żonaty. Jeszcze jest swobodny. Ale ma dziewczynę. Ale ma slečnu. Także bardzo cieszę się, że Błażej dzisiaj jest z nami
i Pan szczególnie błogosławił jego dom. W jego domu jest dziadek, dziadek był pierwszym, tak? A tak se raduje, że tady może być właśnie z nami, że mu Pan Bóg żegnał doma. A prababcia. Prababcia, także prababcia, dziadek, rodzice, czwarte pokolenie. Także jest to czwarta generacja adwentystów. Jest bardzo kochana i błogosławiona rodzina. Ta rodzina jest wielce úžasna, milá a wielce pożegnana. Ale samy kochany u nas jest Pan Bóg. Ale najúžasnejší je pro nás Pán Boh. To ještě raz pomodlíme se před slovem Božím. Tak ještě jednou se prosím pomodlíme před Božím slovem. Drogi náš Bože. Drahý náš Bože. Tak bardzo tobě ještě raz děkujeme za tvoje cudowne dílo. Ještě jednou ti moc děkujeme za tvé úžasné dílo. Já věřím, Pane, že na tým místu všichni mají šťastné dosvědčení s tobou. Pane, já věřím, že každý, kdo tady je, tak má s tebou úžasné zkušenosti. I my děkujeme za tu drogu, kterou nás provadil. A my ti děkujeme za tu cestu, kterou si nás vedl. Pane, i Ukrajina, i Čechy je z toho jedného vorka ateistických krajů. Pane, i Česko, i Ukrajina patří do jednoho pytle, co se týče ateismu. I my šťastně děkujeme tobě, že ty všech svých dětí kochaš. I pozbierasz i przygotujesz do swojego powrotu. A my ti zvlášť děkujeme, jsme ti vděční za to, že ty miluješ své děti a že ty je připravíš, než se vrátíš. A teraz, Pane, chceme, že by ty blagoslavil Blažeje i dal nám pokrm. Pane, teď tě prosím, aby si žehnal Blažejovi a dal nám ten pokrm. Chleb života. Chleb života. Pane, prosíme, že by to bylo poselstvo na ten čas i dla té grupy osob. Pane, prosíme tě, aby to bylo poselství pro tuto dobu a pro tuto skupinu lidí. Vybaž nám naše hříchy. Prosím, odpusť nám naše hříchy a požehnej nám. V jméně Jezusa Christusa. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Vítajte, bratři a sestry. Vítám vás, bratři a sestry. V sumě mogę powiedzieć, że czuję się tu prawie jak w domu. A muszę powiedzieć, że się tady cítím prawie jako skoro jako doma. Tak dziadek, którego wspomniała siostra Valentina. Dziada, o którym mówiła siostra Valentina. Być może niektórzy z was go znają. Może na niektórzy z was go znacie. Pastor Rudolf Kral. Kazatel ja. Rudolf Kral. Tak, tu już. Tak, pochodzi tutaj z Ustronia, z Wisły. On ten dziadek, tak? Tak. On pochodzi, ten dziada pochodzi z Ustronia, z Wisły. No i pamiętam, że kiedy byłem jeszcze jakiś taki mały. A pamatuj się, gdy jestem jeszcze był maliczki? To za starą dziadka jeździliśmy też tutaj do Słowacji, do Czech. A takśmy z dziadą jeździli niegdy i na Słowensko, do Czeska. Być może kogoś z was odwiedziłem nawet w domu. Można, że niekoho z was doma nawściwił. Ale niestety tego nie pamiętam. Ale żelne pamatuj się tego. Kiedy jechaliśmy tutaj z Polski, zatrzymaliśmy się w dwóch domach naszych braci. A nawściwiliśmy dwa nasze domy naszych braci. Wczoraj u braterstwa Słowieńców we Wrocławiu. A wczorajśmy byli u Słowieńców we Wrocławiu. No i dzisiaj byliśmy u brata Strugalskiego w Jaworznie. A dnesmy byli u brata Strugalskiego w Jaworze. No i muszę wam powiedzieć, że gdziekolwiek jedzie się. A musi wam powiedzieć, że gdziekolwiek się jedzie. I traficie do domu dzieci Bożych. A nawściwite dzieci Boży. To czujecie się jak u siebie w domu w szczególny sposób. Tak se zwłaszczym sposobem cítíte jako u siebie doma. Wśród ludzi, których kieruje ten sam duch. Mezi lidmi, które vede ten stejný duch. Którzy chwalą tego samego Boga. Którzy chwali toho stejného Boha. I którzy polegają i wierzą Jego Słowu. Którzy důvěřují a wierzy Jeho Słowu. Także dzisiaj będziemy mieli, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie historię jednego z naszych braci. A tak bym chciała, abyśmy sobie przypomnieli przybieg jednego z naszych braci. Który już żył dosyć dawno. Który żył już bardzo dawno. Ale możemy się wiele od niego nauczyć. Ale możemy się od niej bardzo wiele nauczyć. List do Hebrajczyków, do Żydów. List Żydom. 11 rozdział. 11 kapitola. Żydom 11 kapitola. I wersety 8 i 9. 8 a 9 wers. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Wierou powołany sa Abraham uposlechl Boha, aby odešel na to místo, které měl vzít za dědictví. A šel, nevěděl kam přijde. Wierou bydlel v zemi zaslíbené jako v cizí. Ve stáních přebývá je s Izaakem a s Jakubem, spolu dědici téhož zaslíbení. Często wspominamy ważne wydarzenia z życia Abrahama. Często przypominamy důležité události ze života Abrahama. Kiedy wychodził z Haranu? Gdyż odchodził z Haranu? Musiał porzucić to całe swoje stare życie. Musiał zanechać cały swój stary sposób života. Zaufać Panu Bogu. Wierzyć Panu Bogu. Kiedy musiał ofiarować swojego syna? Gdyż musiał obietować swojego syna? Też była dla niego bardzo wielka próba. Była to takie pro niej wielce ciężka skouška. Samo urodzenie się Izaaka to było, jak wiemy, wielki cud. A takie narodzenie się Izaaka był wielki zázrak, jak wiemy. Ale chciałbym, żebyśmy sobie pomyśleli chwilę o życiu codziennym Abrahama. Ale teď bych chciała, abychom se zamysleli nad każdodennym żywotem Abrahama. Takim moim, no, czymś, co bardzo lubię robić. To, co mam velmi rád, co rád dělám. To jest takie spędzanie wolnego czasu w przyrodzie. Rád trávím wolný čas v přírodě. Czasami ze znajomymi jeździmy w kilka osób. Někdy se svými známými jezdíme společně někam. I śpimy 1-2 dni w lesie. A tak třeba 2-3 noce spíme v lese. Bez namiotu. Bez stanu. Przy ognisku. Przy ohni. I tak sobie spędzamy czas. A tak trávíme společně čas. No i tak, kiedy patrzę na Abrahama, to widzę w nim taką bratnią duszę. A tak, gdyż siedziałam na Abrahama, tak widzimy taką sprzyjnioną duszę w nim. Osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej i zamieszkał pod namiotami. Bydlel w zemi zaslíbené jako w cizí, we stanech przebywał. Pod namiotami? We stanech, ano. Jak... Abraham, kiedy wyszedł z Haranu, miał 75 lat. Gdyż Abraham wyszedł z Haranu, tak mu było 75 lat. Czy ktoś pamięta, ile miał, kiedy umarł? A niego si pamatuje, kolik mu było, gdyż zemrzał? 110. Kolik miał, gdyż zemrzał? 110? 126. 175. 175. Mieszkał 100 lat pod namiotem. 100 lat bydlał we stanach. Możemy sobie wyobrazić, jakie to było jego życie. Także si możemy przedstawić, jak wypadał jego żywot. Kiedy my jedziemy czasami na jakiś biwak, na jakiś obóz. Gdyż niegdy jedziemy na jakiś tabor, nebo jedziemy taborzyć. W samochód pakujemy dużo jedzenia. Tak, do auta nabalimy spoustu jídla. I kiedy już wszystko zjemy. A gdyż już wszystko snimy. Szybko wracamy do domu albo idziemy do sklepu. Tak, rychle se wracimy do domu, nebo jedziemy do obchodu. Abraham tak nie miał. Ale Abraham to tak nie działał. Poszedł. I musiał sam troszczyć się o to, żeby nakarmić trzody, żeby zdobyć pożywienie. A tak szedł, a musiał się postarać, aby mógł nakarmić dobytek, aby mógł jakimś sposobem zyskać jedlo. Musiał ciężko walczyć o swoje utrzymanie. Musiał velice ciężko bojować o to, aby się mógł jakimś sposobem udrżeć, używić. Również z tych historii z pierwszej księgi Mojżeszowej widzimy, że mieli problemy z wodą. A taki z przybiegu z pierwszej księgi Mojżeszowej widzimy, że mieli problemy z wodą. Kopali studnię. I to nie było tak proste jak dzisiaj. A nie było to tak jednoduche jak od dnes. Że przyjeżdżała wielka maszyna ze świdrem. Że przyjął jaki wielki przystroj, jaki bagr. I wiercił dziurę. A wywrdal dziurę. Nie, musieli wziąć łopaty. Musieli wziąć łopaty. I kopać dziurę własnoręcznie. A musieli własnymi rukami kopać dziurę. A były to bardzo nieprzyjazne okolice. A ta miejsca była velice nieprzyjemna. Zaraz na początku 12 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej czytamy, że byli Kananejczycy w tamtej ziemi mieszkali. A net na początku 12 kapitoli pierwszej księgi Mojżeszowej czytamy, że w tej oblasti, gdzie byli, tak byli Kananejści. Byli to ludzie, którzy odrzucili Boga. Byli to ludzie, którzy nie chcieli żyć z Panem Bogiem, zamitli go. Między innymi wiemy, że składali ofiary z ludzi. Takie wiemy, że obietowali ludzi. Byli agresywni. I Abraham również musiał wśród nich jakoś przetrwać. A Abraham musiał między nimi niejakim sposobem przebywać, wydrżeć to tam. Myślę, że to nie było to lekkie życie i Abraham naprawdę doświadczył trudów takich codziennych. Myślę, że to nie był pro niego jednoduchy żywot, a każdy dzień zapasił z ciężkostmi. I powiem wam, że Pan Bóg często właśnie nas prowadzi przez takie doświadczenia. Ale muszę powiedzieć, że Pan Bóg nas często wede takowymi skuszenostmi.
nie daje nam jakichś luksusowych warunków, nie daje nam tutaj prostego życia na ziemi. A nie dawa nam jakie luksusne podminki, a jaki jednoduchy żywot. Dzięki temu też stajemy się taki tacy twardsi, wytrzymalsi. Dzięki temu se troszeczkę ocelimy, ano, troszeczkę, nie jesteśmy już takowi przecytliwieli. I to jest dobre dla naszego charakteru. A myślę, że to jest dla nasz charakter dla mnie dobre. Tak, kiedy wracam z lasu po kilku dniach. A gdyż się po niekilka dniach wracam z lasu. To czuję, że jakaś tam elektronika nie ma żadnego znaczenia, że te dobra, takie luksusy są nieważne. A tak czuję, że te wszystkie elektroniczne przystroje, a że to nie jest tak ważne, że da się bez tego żyć. Cieszę się z tego, że jest ciepło i że jest co zjeść. A raduj się z tego, że jest ciepło a że mam co jeść. I tak Abraham wierzy, że żył właśnie tak zaspokajając swoje potrzeby. A wierzę, że tak Abraham żył, że się snażył uspokoić te potrzeby. Ale miał również ważny cel w swoim życiu. Ale miał takie w swoim życiu duleżity cíl. I list do Żydów, rozdział 11 i werset 10. A tak u Żydów 11, kapitole 10 wersi. Czytamy o tym, że oczekiwał bowiem miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. To, że czytamy, że oczekiwał zakłady miasta, kterého zakladatel a rzemeslník a stavitel je Bůh. Abraham nie chodził bez celu po tej ziemi. Abraham tady nechodil na této zemi bez cíle. Wiedział, że oczekuje czegoś lepszego. Wiedział, że oczekiwa nieco lepszego. Oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty. Oczekiwał miasto, które ma mocne základy. No ale oczywiście miał swoje codzienne trudy. Ale taki przeżywał swoje każdodenni ciężkości. I mogę sobie tylko wyobrażać, jak to wyglądało. A musisz sobie to jedną przedstawić, jak to wypadało. Cały tydzień ze swoimi sługami pas owce. Cały tydzień ze swoimi służebnymi pas owce. Nosił wodę. Nosił wodę. Przetwarzał rośliny na żywność. A snażył się piestować rośliny, bo dělat z roślin jídlo, aby mogło to być. Naprawiał namioty. A oprawował stany. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. A uczycie działa jeszcze mnoho innych rzeczy. Ale przychodził piątek wieczór. Ale gdyś przyszedł piątek wieczór, to cały jego obóz zbierał się na pewno razem. A tak cały ten tabor se społecznie zgromadził. I Abraham mógł opowiadać im o tym, co Pan Bóg mu objawił. A Abraham tym ludziom mógł wyprawiać to, co mu Pan Bóg zjawił. W książce Patriarchowie i Prorocy czytamy, że Abrahamowi zostało przekazane prawo Boże. W knize Patriarchowe a Prorocy czytamy o tym, że Abrahamowi był zjawien Boży zakon. Że pokazana mu została cała historia historia zbawienia. Był mu zjawien cały plan spasení. I również te ostatnie wydarzenia na planecie. A takie ostatnie udalosti této země. I Abraham oczekiwał miasta, którego budowniczym jest Bóg. A tak Abraham oczekiwał miasto, którego stawitelem był Bóg. I kiedy przychodził piątek wieczór, jak wierzę, spotykali się ci wszyscy jego domownicy i Abraham im opowiadał. A tak, gdyż przychodził ten piątek wieczór, zeszli się wszyscy, cały ten tabor, tak Abraham im mógł wyprawić. Zwracał ich uwagę nie na to, co jest na ziemi, ale na to, co jest na górze. Wedli ich pozorność nie k tomu, co jest na ziemi, ale to, co jest na górze. Wiemy też, że kiedy wędrowali z miejsca na miejsce. A takie wiemy, że gdyż cestowali z jednego miejsca na drugie. To tam, gdzie byli, to budowali ołtarze dla Pana Boga. Tak, gdziekolwiek byli, tak stawiali Bogu ołtarze. I tam były składane ofiary. A byli tam obietowane obieci. I wiele osób, wiele tych plemion, które tam mieszkały, wiele osób, które tam się poruszały. A mnoho ludzi, a mnoho raz, które tam bydleli. Słuchały i dowiadywały się o Abrahamie i o jego Bogu. Tak, słyszeli to a dozwiedzali się nieco i o Abrahamowi. I kiedy przychodzili na miejsce, gdzie Abraham wcześniej obozował. A gdyż przyszli niegdy na miejsce, gdzie przed nim przebywał Abraham. To tam odbudowywali te ołtarze, które Abraham budował. A tak znowu oprawowali te ołtarze, które tam Abraham stawiał. I służyli prawdziwemu Bogu. A służyli skutecznemu Bogu. I tak wyglądało życie Abrahama. A tak wypadał Abrahamów żywot. Żył, zajmował się tym, co tutaj na ziemi, swoimi obowiązkami. Samozrejmie zabijał się swoimi powinnościami, które miał tady na ziemi. Ale cały czas miał w swojej pamięci swój cel. Ale całą tu dobę miał we swej myśli ten cel. Miał to miasto, do którego zdążał. To miasto, ke któremu zmierzował. Tą obietnicę, którą mu Pan Bóg przekazał. To zaslíbení, które mu dał Pan Bóg.
i my możemy w ten sam sposób postępować. A my możemy jednak z tym sposobem. Tak samo, co tydzień dany jest nam ten jeden dzień. Każdy tydzień nam jest dany ten jeden dzień. Kiedy możemy się zatrzymać. My się możemy zastawić. I poczuć się właśnie, to poczuć tę atmosferę, która panuje w niebie. A czuć tu atmosferę, która władne w niebie. Ważne jest, żebyśmy, kiedy żyjemy, na co dzień pamiętali o tym naszym, o tej nadziei, o tym celu, jaki mamy. A důležité je, abychom během každodenního života pamatovali na tu naději, kterou máme. Tak żył Abraham. Cokolwiek robił, to wiedział, że jest to tymczasowe i że czeka go lepsza kraina. A tak i Abraham, cokolwiek co działał, tak wiedział, że jest to jenom doczesne, a że go czeka lepsza ziemia, lepsza kraina. I tak również my powinniśmy czynić. Pracując, rozmawiając z innymi, pamiętajmy, że zdążamy do nieba. A stejně tak i my bychom měli pracovat i myslet, že i když s druhými jednáme nějakým způsobem a mluvíme s nimi, abychom měli na paměti, že směřujeme k nebi. I właśnie teraz mamy ten czas, kiedy możemy w szczególny sposób zaprzestać tego wszystkiego. A teď mamy prawie tuto przyrożitost a ten czas, gdy możemy se ode wszego zastawić. I być blisko naszego Pana Boga w taki szczególny sposób. A tym to zwłaszczym sposobem możemy być blisko naszemu Bogu. Tego wam właśnie życzę, żebyście się poczuli taką namiastkę tego, tego miasta, do którego zdążamy. A to wam przeji, abyście cítili takową przedchuć tego miasta, ke któremu zmierzujemy. I w czasie tego pobytu, w dzień sobotni, czuli się tak właśnie jak w niebie. A biegiem tego tady schromażdzenia i biegiem soboty, abyście cítili tuto atmosferę jako w niebie. I pomódlmy się właśnie w tej intencji, żeby ten dzień sobotni był błogosławiony. A proto pomódlmy się za to, aby Pan Bóg zwłaszczym sposobem pożegnał ten sobotni dzień. Uklękniemy. Nasz dobry Boże, Stwórco i Zbawicielu. Nasz dobry Boże, Stworzyteli a Spasiteli. Dziękujemy, że możemy być Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że możemy być Twoimi dziećmi. Że możemy iść z wiarą w Twoje obietnice. Że możemy iść wierą ke Twym zaslíbeniu. Że możemy innym opowiadać, jakim dobrym jesteś Bogiem. Że możemy się zdzielać z innymi, jaki jesteś dobry Bóg. I prowadzić ich, zapraszać ich do wspólnej wędrówki do Twojego miasta. A że możemy wejść a pozwać je k cestie do Twojego miasta. Dziękujemy Ci, że Ty umarłeś za nas, abyśmy mogli tam być. Dziękujemy Ci, że Ty za nas zemrzał, abychom tam mogli być. Że umarłeś, abyśmy mogli mieć społeczność z Tobą. Że Ty zemrzał proto, abychom mogli mieć z Tobą społeczeństwo. I teraz ten szczególny błogosławiony czas prosimy Cię o to. A teď to w ten zwłaszcz pożegnany czas Cię o to prosimy. Abyś mieszkał w sercu każdego tutaj z nas obecnych. Abyś bydlał w sercu każdego z nas, żeśmy tutaj przytomni. I dał nam odczuć tą radość w dniu Twoim sobotnim. A abyś nam dał poczuć tu radość w ten święty sobotni dzień. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za Twoją dobrotę. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.